Ravenol ma kolor zielony, co było wyraźnie widoczne na bagnecie po pierwszej wymianie, a teraz jest koloru żółtego. Pobrałem próbkę oleju z silnika 100 ml oraz drugą z opakowania 1-litrowego. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Toyota Corolla TS, rok produkcji 2024, silnik benzynowy 1.8, hybryda 140 koni, przebieg 15 168 km. Cel główny odcinka nieco inny niż zazwyczaj, mianowicie w tym odcinku jest do rozwiązania zagadka, czy ASO zalało olej, który dostarczył właściciel samochodu, czy też wlali swój, który mieli na serwisie. Paweł napisał, że Ravenol ma kolor zielony, co było wyraźnie widoczne na bagnecie po pierwszej wymianie, a teraz jest koloru żółtego. Inicjatorem tego eksperymentu jest Paweł. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Paweł skierował do laboratorium R2D taki oto zestaw. W środku znajdują się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany po przebiegu 569 km. Zanim przejdziemy dalej, to prosty test porównawczy barwy tych olejów. Ravenol charakteryzuje się barwą zieloną, tutaj jest to wyraźnie widoczne. Z kolei olej przepracowany po stosunkowo niskim przebiegu, przypominam 569 km, ma barwę dominującą żółtą. Czy w wyniku eksploatacji ta barwa mogła ulec takiej przemianie? Teoretycznie i praktycznie tak, było już kilka takich zielonych olejów w testach i w wyniku eksploatacji ich barwa ulega zmianie. Trochę więcej o tym na końcu tego filmu. Do samochodu zalany został olej Ravenol EFF w klasie lepkościowej 0W16. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było stosowanych żadnych dodatków. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 569 km, eksploatacja w mieście 5%, dominują odcinki przekraczające 20 km, brak dolewek, brak płukanek. W ramach dodatkowych informacji Paweł napisał tak. Samochód zakupiłem nowy i odebrałem w marcu 2024 roku. Toyota wymaga serwisów gwarancyjnych z wymianą oleju co 15 tysięcy km. Sam preferowałbym wymianę co 10 tysięcy km. Zdecydowałem, że auto będzie jeździło na oleju Ravenol EFE 0W16. ASO przy pierwszej wymianie po przebiegu 1259 km wykorzystało do tego 4 litry oleju, zwracając mi opakowanie 1-litrowe, nieodpieczętowane. Dane techniczne wskazują, że silnik ten wymaga zastosowania 4,2 litra. Teraz po przebiegu 14 599 km ASO wykonało serwis gwarancyjny, wymieniając olej w podobnym stylu. Niestety przypuszczam też, że zalało do silnika własny olej. Ravenol ma kolor zielony, co było wyraźnie widoczne na bagnecie po pierwszej wymianie, a teraz jest koloru żółtego. Pobrałem próbkę oleju z silnika 100 ml oraz drugą z opakowania 1-litrowego. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego w tle pod czerwień, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 35,5 w 40 stopniach oraz 6,8 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 151. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Obserwujemy bardzo słabą zgodność: 8% rozjazdu w 40 stopniach oraz 6% w 100 stopniach. Z reguły obserwujemy dużo wyższą zgodność. Tutaj jest to dość zagadkowe, z czego to wynika. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, próbka po przebiegu 569 km, zapraszam.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 35,2 w 40 stopniach oraz 6,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 161. I teraz jakie wnioski? Zmiany procentowe są nieduże. Tutaj nie bardzo mamy sygnału o tym, że olej w silniku ma inną charakterystykę niż rawenol. Żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo błędu przy wnioskowaniu, to przywołuję charakterystyki lepkościowe dla innych olejów w klasie lepkościowej 0W16, Motul, Eurol oraz oryginalny olej Toyoty. Olej Toyoty eliminujemy od razu, ponieważ tutaj jest zupełnie inna wartość wskaźnika lepkości. Pozostałe oleje teoretycznie odpowiadają zbliżonym poziomom co rawenol, chociaż patrząc po wskaźniku lepkości, to najbliżej badanemu olejowi jest do rawenola. Zatem wniosek w oparciu o wyniki z badań lepkościowych, charakterystyka oleju przepracowanego odpowiada rawenolowi w klasie lepkościowej 0W16. Warto dodać, że próbka oleju została pobrana z opakowania 1-litrowego, a do silnika trafił olej z opakowania 4-litrowego, stąd tutaj też mogą być potencjalne różnice. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. I tutaj bardzo ciekawa obserwacja, rdzenie z koloru zielonego, fajnie to widać swoją drogą, natomiast strefa rozpraszania żółta. Czystość silnika oraz ogólna jakość oleju bez większych zastrzeżeń. Swoją drogą bardzo ładnie wygląda ta plama jak obłoczek na niebie. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić poziom zmian w wyniku rzeczywistej eksploatacji. Tutaj już po widmach wejściowych widać, że przebiegają one niemal idealnie. Zobaczcie z ciekawości, jak różnie to wygląda dla olejów innych producentów w tej samej klasie. Odczytów szczegółowych nie robię, ponieważ są one na minimalnych poziomach. Podsumowując, tego typu weryfikacje nie należą do łatwych, ponieważ łatwo coś przeoczyć, natomiast w tym konkretnym przypadku nie doszukuje się przesłanek obecności w silniku innego oleju niż rawenol EFE0W16. Na końcu w ramach drobnych praktycznych wskazówek, co dzieje się z barwą oleju podczas eksploatacji? Podczas użytkowania silnika barwa oleju ulega zmianie z kilku powodów. Po pierwsze utlenianie. Dalej w wyniku zanieczyszczenia oleju cząstkami sadzy, pyłu itd., czy też rozkład barwników. Chemiczne barwniki dodane do oleju mogą ulec rozkładowi pod wpływem ciepła i kontaktu z produktami spalania, co prowadzi do zaniku pierwotnej barwy. Czy zielony kolor może się utrzymać? W większości przypadków pierwotna zielona barwa oleju nie utrzyma się podczas eksploatacji, może zaniknąć całkowicie lub być trudna do zauważenia w zmienionym ciemnym oleju. Zależy to jednak od intensywności użytego barwnika oraz stopnia degradacji oleju. Jeśli kolor częściowo się utrzymuje, może to wskazywać na relatywnie niewielkie zużycie lub dobre właściwości oleju. Napiszcie proszę w komentarzach, jak wygląda u Was zielony olej po kilkudziesięciu kilometrach, kilkuset kilometrach, czy też jeszcze większym przebiegu. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć! We'll be right back.